Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj taki temat, jaki chciałem poruszyć, to miejscowe naprawy. Znaczy może niekoniecznie miejscowa naprawa, tylko częściowe lakierowanie. Coś, co jest szczególnie pożądane przy autach nowych, gdzie no, na całym aucie mamy fabryczną grubość, a niestety powstała jakaś szkoda. No i teraz chcemy zrobić to tak, jeśli element fizyczny pozwala na taką miejscową naprawę i częściowe lakierowanie, no to chcemy jakby ograniczyć tą nadwyżkę mikronów do jak najmniejszej powierzchni. No i teraz chciałbym tak powiedzieć parę słów o tym, co nam w tym może pomóc. A mianowicie, naszymi sprzymierzeńcami są ranty, na których możemy zakańczać czy bazą, czy lakierem bezbarwnym. Tak jak tutaj mamy takie dwa ranty obok siebie. To, co jest pomocne, to też różnej maści przetłoczenia, które na przykład przy kolorach metalicznych, jasnych metalicznych, pomagają jakby optycznie zgubić odkurz. Co nam jeszcze może pomóc? Mogą nam też pomóc kolory. O ile kolory solidowe, niemetaliczne, no tutaj właściwie ciężko rozróżnić, którym będzie trudniej lakierować czy cieniować, no bo wiadomo, im mniejsze pole, w którym gdzieś tam będziemy lakierować, no to tym łatwiej o widoczną otoczkę miejsca, które jest pokryte bazą. No tak więc tutaj kolory solidowe właściwie wszystkie są dobre, no ale w momencie, kiedy wchodzą bazy metaliczne czy perłowe na przykład, no to tutaj już im ciemniejszy kolor, tym lepiej. Im jaśniejszy, no tym trudniej, no kiedy na przykład są to typowo srebrne metaliki, no to tutaj już wiadomo, im bardziej będziemy gdzieś tam starali się skrócić ten odkurz, no im on krótszy, tym będzie bardziej widoczny. Dlatego przy bazach metalicznych, perłowych czy tam syralikach, no to już wtedy dobrze, jak kolor jest ciemny. I to jest właśnie też taka sytuacja, gdzie błotnik jest już po lakierowaniu. Jak zostało to wykonane, no to zapraszam do filmu. Będzie właśnie kilka słów o jakichś tam rantach, ale też troszkę informacji na temat zakańczania lakierem bezbarwnym, bo nie jest to łatwe. Zapewne nie jedna osoba, która próbowała sama lakierować i kończyć gdzieś tam tym lakierem bezbarwnym, no okazało się, że albo został, nazwijmy to, krawężnik, ostre odcięcie, które nawet po spolerowaniu przy wyheblowaniu klockiem mimo wszystko pozostaje i widać to gdzieś na tym połysku. No czasem są też sytuacje, że komuś pozostaje widoczny ślad odcięcia lakieru bezbarwnego. Dlaczego tak się dzieje i jak tego uniknąć, no to też tutaj paroma informacjami spróbuję się podzielić. No pokażę też jakby moją metodę, jak ja to robię. Są inne i właściwie tutaj metody tego typu zakończeń są dowolne, nie ma sztywnej reguły. Grunt w tym, żeby po prostu to miejsce potem nie było widoczne. Także zapraszam już do filmu. Jeśli chodzi o przygotowanie, to jest zmatowane tysiakiem, reszta szara włóknina, no i tutaj bez żadnych podkładów, mokro na mokro, od razu baza, lakier bezbarwny. Pierwszy rant jeszcze będzie oklejony na podwianą taśmę i do tego miejsca będziemy robić bazą, a potem
po bazie odsłonimy tutaj ten odcinek i zrobimy sobie już lakierem bezbarwnym. No i góra oczywiście też tam będzie przesłonięta na otwórz od bazy. Potem też jakieś tam miejsce na Clear Blender czy tam rozcieńczalnik do cieniowania. Dobra, myjemy, oklejamy i lakierujemy, bo nie ma czasu.
lakier. Tam śmieciorki powpadały, ale to nic. Ja pokażę tylko to miejsce. Tutaj o. Do taśmy jeszcze nie dochodzi pierwsza warstwa lakieru. No bo po prostu może potem być widoczne przy próbie usuwania tego miejsca i tak delikatny uskok. Dlatego pierwsza warstwa nie do końca, a druga już będzie zamknięta do taśmy. Chociaż schodząc w takie miejsca też dobrze nie mieć
pistoletu rozkręconego z materiałem zbyt mocno, no bo znowu jakby zrobimy zbyt duży uskok. A tutaj mamy miejsce zakończenia. Także widać, że ten otwór jest bardzo krótki. Gdybym strumień sobie ułożył w ten sposób, no to jakby końcówki tego otwórzu już za specjalnie nie kontroluję. Nawet skręcając strumień, no nie jest to tak łatwo wyczuć, czy nie jest to tak precyzyjne, jak kiedy kierujemy strumień w ten sposób. Nieproszeni goście. Jeśli chodzi o lakier, tutaj mamy Challengera CL250 na szybkim utwardzaczu, także no, lakier generalnie nic specjalnego, ale na jakieś tam garażowe warunki, gdzie nie ma jakiejś dostatecznej temperatury, ogólnie się powinien sprawdzić. I generalnie możemy kłaść już drugą warstwę. Yeah, I don't.
jest nasza długość odkurzu. To jest jakieś, nie wiem, 3 cm. To co tutaj jest, to nie jest jakiś tam krawężnik. Tutaj pod papierem też była jeszcze podwiana taśma. Ale to jakby tutaj nie jest nic strasznego, że po prostu po spolerowaniu będzie widoczny uskok. To też, kiedy już auto będzie spolerowane, przelecimy sobie jeszcze kamerą. Tutaj takie delikatnie jakby ryski widać po szarej włókninie, no bo tutaj blender jest dosyć cienką warstwą, ale to też się zniweluje, także z tym nie będzie problemu. Jeśli chodzi teraz o fakturę lakieru, sobie podejrzymy. Tu akurat prawy element w połysku, lewy delikatnie matowy, trochę wyżej. O. Że to co będzie do zrobienia, to spolerowanie tylko tego miejsca. Na upartego to by nawet samą polarkę obleciał. O. Usunięcie tych pojedynczych gdzieś tam śmietków. Tutaj jest czysto. Tu jeszcze na górze coś wpadło. Także no, fajna, szybka robota. Tu jeszcze będzie też na kanale drugie takie nagranie z pokrywą bagażnika Volkswagena. Pewnego Volkswagena, który ma też jakby pewien problem. W środkowej części pokrywy bagażnika jest znaczek, który pełni rolę uchwytu do otwierania klapy. No i tam też była korozja, więc było miejscowe lakierowanie. Znaczy baza była kładziona miejscowo, pokrywa bagażnika lakierowana do rantu. Tam akurat tylko był, jest no, ten problem, że kamera się wywróciła w momencie kładzenia tej pierwszej warstwy, gdzie właśnie tam tylko było od drugiej strony, gdzie nie dochodziłem gdzieś tam do rantu, ale to takie też jako tam bardziej ciekawostka. Tu może taką widać jakby różnicę trochę koloru, że ten po prawej jest bardziej czerwony, a ten po lewej bardziej fiolet róż idzie, ale to jest tylko do odpolerowania, ponieważ tutaj jest trochę mętny połysk z racji, że ten lakier jest delikatnie zrysowany, także będzie ok. Błotnik jest już po polerce, no i zrobimy sobie taki szybki rzut oka w kilka miejsc, które mogłyby zdradzać, że auto było lakierowane. Pierwsze co to tutaj, no właściwie taka drobnostka, bo początkowo w komorze widoczna różnica kolorów w górnej części drzwi błotnika, gdzie błotnik sprawiał wrażenie chyba bardziej czerwonego, a drzwi bardziej wchodziły w taki fiolet róż. No tutaj po odpolerowaniu tego fabrycznego lakieru tej różnicy już nie widać. Kolejna rzecz to oczywiście faktura lakieru na aucie. I powiem szczerze, tutaj będzie naprawdę duży problem, żeby to jakby uchwycić, ponieważ telefon nie do końca wie, czy kamera w telefonie nie do końca wie, co ma pokazać. To jest górna część błotnika. Wchodzimy sobie na drzwi. No i tutaj coś tam na tym lakierze się dzieje. Nie, to nie jest to gładkie. Niestety cały czas się kurzy na hali.
więc będą tam widoczne czasami jakieś kropki. Tutaj jeśli chodzi o ten tylny słupek, fakturę lakieru też mamy zachowaną. Tak. Tu gdzieś też mieliśmy te nasze takie duże śmieci, które powpadały. One już tutaj zostały usunięte. Kolejna rzecz, nie wiem czy to uda się uchwycić też, to nasze odcięcie. Tu gdzie lakier był porobiony lakierem do pierwszy randbaza, drugi lakier bezbarwny na podwianą taśmę. No i chyba to tak widoczne jednak nie będzie, oczywiście to dobrze, aczkolwiek tak chyba na żywo, jakby się człowiek postarał, mógłby coś tam dostrzec. No tutaj śladu po tym nie ma. Kolejne miejsce, takie teraz bardzo istotne, to jest to miejsce, gdzie kończyliśmy blenderem, rozcieńczalnikiem czy rozpuszczalnikiem, to już bez znaczenia, bo tutaj nawet sami producenci nie trzymają się jednego terminu. Mniej więcej na tym odcinku był blender, no i tutaj żadnego miejsca tak zwanej mapki tego odcięcia nie widać. Pojawia się ono tylko wtedy, kiedy położyliśmy ten, napruszyliśmy ten blender, rozcieńczalnik do cieniowania czy rozpuszczalnik, ale po prostu zebraliśmy go przy polerowaniu i doszliśmy do lakieru bezbarwnego. Jeśli złapiemy czysty lakier bezbarwny, ten który przed chwilą nałożyliśmy, no to będziemy mieli już widoczny ślad, więc po prostu nie możemy go chwycić. Druga sytuacja, gdzie coś takiego się pojawia, jeśli zbyt daleko wyjechaliśmy bazą i niedużo dalej poleciliśmy lakierem bezbarwnym. Jeśli potem oczywiście możemy zrobić sobie tym rozcieńczalnikiem czy rozpuszczalnikiem, ale przy zbieraniu zebraliśmy troszkę tego za dużo. Ten rozcieńczalnik, zebraliśmy sobie też lakier bezbarwny i właściwie w jednej linii doszliśmy, czy powstała linia, gdzie jest i baza, i lakier bezbarwny w jednym miejscu, więc wtedy jest to już bardzo mocno widoczne. Tak więc to, co musimy zebrać, to tylko to miejsce, gdzie jest ten rozcieńczalnik do cieniowania. Kolejna teraz istotna rzecz, chociaż to już jakby wynika z doświadczenia, z praktyki. Często kiedy lakierowane są tylne błotniki, tutaj może jest troszkę inna sytuacja, bo łuczek jest pod drzwiami, ale w większości aut budowa jest taka, że ten błotnik leci tutaj, tak, przechodzi w łuczek, łączy się z progiem i to jest jedno miejsce, gdzie się kończy lakierem bezbarwnym, a drugie to właśnie tutaj góra, też przewężenie, no bo to są jakby najłatwiejsze miejsca, gdzie można zakończać lakierem bezbarwnym. Z tym, że często można poznać, że auto jest lakierowane, no bo jeśli nawet lakiering gdzieś położy, to jakąś fakturę lakieru, tak? Od góry też idzie nam oryginalny lakier, który też tą jakąś fabryczną markę ma. A miejsce, gdzie był położony blender, potem po odpolerowaniu czy zeszlifowaniu tego odkurzu, no okazuje się, że jest pewien odcinek. Przeważnie on jest tak mniej więcej, to jest odcinek jakiś 20-25 cm, który jest najzwyczajniej gładki. No to też już jakby zdradza, że coś było robione. I teraz spróbujemy tutaj rzucić sobie okiem na to nasze miejsce. Tutaj będę musiał tutaj, jeśli chodzi o jakiś ślad, który by został, że coś
że mamy kończone lakierem bezbarwnym, tutaj nic nie widać, ale na to, to na co chciałem zwrócić uwagę, że cały czas mamy zachowaną fakturę lakieru. Tutaj spróbujemy chyba zrobić powiększenie. To jest tył. Idziemy ku przodowi. No i cały czas ta faktura lakieru jest. A miejsce, które było tam delikatnie matowane i polerowane, to jest o tutaj ten odcinek. Tak więc, żeby zachować nawet fakturę lakieru po kończeniu lakierem, pocieniowaniu klarem, o tak to nazwijmy, no tutaj już po prostu trzeba sobie to też wypracować. To jest po prostu tylko i wyłącznie praktyka, bo tego nigdzie nie uczą. Tak więc no tutaj błotnik właściwie nie zdradza, że był tam lakierowany w jakiejś części. No człowiek jak coś takiego zrobi, ma potem dużą satysfakcję z wykonania takiej pracy, więc no, ja dzisiaj też jestem zadowolony, że tak wyszło. No ale już czeka kolejna robota, tak więc dziękuję za uwagę wszystkim. No i pewnie do następnego razu.